Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. Cześć moi drodzy, z tej strony Deseo. Jesteśmy w kolejnym odcinku z serii Resident Evil HD Remaster. Ostatnio znaleźliśmy się tutaj w takiej opuszczonej chatce, notabene nie do końca opuszczonej, ponieważ pali się w kominku. I teraz tak, co my tu mamy? Powiem wam, że troszkę zapomniała mi się kwestia sterowania, bo dawno mnie tu nie było. Okej, jak się wychodzi stąd? Ten sam sposób, dobra. Czyli tu mamy ekwipunek, tu mamy... Co my w ogóle mamy w tym ekwipunku? Najpierw się zajmiemy ekwipunkiem. Dobrze, a... Właśnie, okej. Sterowanie przypomnieliśmy sobie, teraz tak. Ja bym sobie może już tu zwykłą broń darowała. Albo i nie. Powiem wam, nie wiem co zrobić. Bo tutaj notabene shotguna póki co nie potrzebujemy. Tego nie potrzebujemy. Dobra, wezmę sobie tylko naładowanego tego shotguna. Tak zrobimy. Okej. Tutaj coś powinno leżeć. O, mamy korbkę. No i okej. Spadamy stąd, nie? No to pięknie. To jest to coś, przed czym kazał nam się Barry trzymać z dala. W ogóle kazał nam się trzymać z dala od tego lasu. Natomiast... Pozdrawiam, Frodo. Pięknie. Ożeż ty! Jezus, jak się zlękłam. Ludzie! Zawał. Jak wygląda kwestia mojego życia? No nie mogło być inaczej. Spadamy stąd jak najszybciej. Musimy teraz się... jeszcze zombie. Musimy się teraz skierować w tą drugą stronę. Tam, gdzie były te pieski. Bo mieliśmy dwa przejścia na zewnątrz rezydencji. Teraz się aktualnie tam udamy. Tutaj pamiętam, były kruki. A swoją drogą to monstrum z tymi łańcuchami na rękach to nikt inny jak Lisa Trevor. Do tej pory czytaliśmy pamiętniki bodajże jej ojca, nie jestem pewna, ale kogoś z rodziny Trevorów. Musiałabym sobie poprzypominać. To jest bardzo ciekawa i smutna historia. Będziemy sobie ją przypominać na bieżąco, bo teraz wątek tej Lizy będzie coraz częstszy.
Nie jest dobrze. Z tym, że mamy kołtion, bo tutaj teraz będą psiuny. Mogłabym sobie coś wziąć. Na razie będziemy szli nie biegając. This is Brad. If you can hear me, just give me a sign. Anything. Jill to Brad. Can you hear me? Shit. It's broken. Weźmiemy sobie tą roślinkę, koniecznie. Tam jest jeden, po lewej jeden. Jak to zrobić? Oh my god. Trzy są. On sobie tam przechodzi na drugą stronę, tak? No i bardzo dobrze. No pięknie to wyszło. Mistrzostwo świata. Aha. I tu teraz mamy zalane wodą, bo tama jest zamknięta i jest tutaj pełno wody. Natomiast my koniecznie musimy się przedostać na drugą stronę, więc musimy użyć tutaj tej korbki. No jak nie jest, nie ma potrzeby, co wy mi tutaj gadacie? Jak wiem, że jest potrzeba. No właśnie. I tym sposobem, właśnie gdzieś w pobliżu słychać wodospad. I tym sposobem możemy się spokojnie przedostać na drugą stronę. Tutaj powinny takie węże spadać, pamiętam, z jedynki, z pierwowzoru. Chyba, że to było w scenariuszu Chrisa. Mamy wroniaki. Uciekamy szybciutko stąd. O, mamy jeszcze... No. One mnie tu chyba zaatakują. Nie zdążyły. Tak czy siak będę musiała jednej roślinki użyć. Właśnie. Tu sobie zabierzemy czerwoną. Na pewno... O właśnie, te węże tutaj spadają. To tutaj spadają te węże. Że mi się coś pochrzaniło. Na pewno zastanawia was fakt, skoro mam tyle amunicji, czemu nie zabijałam tych psów tam na zewnątrz. No uważam, że tych psów było tam zbyt dużo. I nie wiem, jakoś w tej części zabijanie tych psiunów, mówię o HD Remaster, jest karkołomne. Według mnie. Pełno niebieskich. Ja wiem, po co one tu są, dlatego, że tutaj będziemy mieli do czynienia z przeciwnikami, którzy mogą nas zatruć. Póki co wchodzimy sobie tutaj. To bodajże powinien być safe zone, czyli pokój z save'em. Tak jest. Zbieramy najpierw wszystko, co jest nam tutaj oczywiście potrzebne. Mamy baterie, mamy taśmę. Świetnie. Zaraz będziemy sobie sejwować. Mamy tutaj pełny karnister. Także na pewno sobie zaraz napełnimy. Ale mamy tych roślinek i tych sprayów. Ostro. To sobie zmieszamy z poprzednimi. Gdzie one są? Tutaj.
Dobrze. Czy mi tu teraz będzie potrzebna korba? No to jest pytanie. I czy zwykła broń będzie mi tu potrzebna? Myślę, że tak. Ja bym się pozbyła na razie tego shotguna. Wzięła sobie zwalniczkę. Ten fuel sobie napełnimy. Na pewno. Dobra. I zostawmy sobie go tutaj na razie. Dobra. Sejwujemy w takim bądź razie. Ribbony odkładamy. Póki co, jak znajdziemy jakieś, wiecie, roślinki, spraye, na razie sobie darujemy, no chyba, że będzie potrzeba ich użyć. Póki co, ja bym się wstrzymywała ze zbieraniem kolejnych tak zwanych apteczek. Myślę, że jest to niepotrzebne. Nie mamy tu na razie mapy. Mamy taką chwilową. Okej, tu jest na pewno zamknięte, więc to pomieszczenie możemy sobie darować. Ja bym może póki co się udała tutaj na wprost. Tutaj z tego co pamiętam powinny być pająki. Właśnie. Dobra, najpierw tak, chciałabym podejść tutaj. Powinniśmy zapalić tą lampę. I teraz tak, pod czerwonym mamy oko ze źrenicą, natomiast nie mamy rzęs. Tutaj jest takie retoryczne pytanie, czy to ma jakieś znaczenie? Przypuszczam, że tak, raczej na pewno. Okej, zapamiętajmy to sobie. Chodźmy teraz tu na dół może. Mamy amunicję do shotguna. To musimy zebrać. To jest bardzo ważne. Tam mamy spray, ale mamy również książkę. Red Book. Z tego co kojarzę, to w tej książce... A tutaj nie ma nic na stole? Czekajcie. Nie. Ja tego nie chcę. Mam tego zbyt dużo. Na stole już nie ma nic, okej. Idziemy na górę. Na samą górę. Tam nie było jakiejś... Tutaj jest kolejna. To też sobie zapalimy. Tutaj jest pomarańczowa, bez źrenic, ale z rzęsami. Sam Billard Balls 2, 3, 4, 5, 6. Okej. No tak. Ja nie wiem, kurczę. Czy tu nie było trzeciej lampy? Gdzieś do zapalenia. Jeśli mam być szczera. Jest, nie zauważyłam jej, widzicie? I zielona jest ze źrenicą i dwoma rzęsami. Postaram się to zapamiętać. Dobra, ja myślę, że jeżeli chodzi o to pomieszczenie, to by było na tyle. Spadamy stąd. 2, 3, 4, 5, 6. Dobra, zajmijmy się teraz tą skrzynią. Przechodziliśmy tutaj przed chwilką, widzieliście taką dziurę w podłodze. Ją zdecydowanie trzeba tutaj zakryć tą skrzynią, bo inaczej tędy nie przejdziemy, ponieważ będą nam tu różne dziadostwa wychodzić z tych dziur. Także koniecznie musi ona zostać w tym miejscu postawiona. Okej.
czy mnie tutaj coś zaskoczy. Wszystkie gazety dotyczące Starsów. O, zanim cokolwiek zrobimy, już widzę w oddali jest mapa. Pewnie całego tego, całej tej rezydencji, hotelu. Tak, bierzemy. Tam pierwsze drzwi są zamknięte. Jedyna opcja, widzę, to na razie jest tutaj po prawej. Jest dziura w ścianie. Okej, okay, niech sobie będzie. Słyszeliśmy za drzwiami rozmowę, natomiast wyraźnie słyszeliśmy tylko dokładnie słowa tylko jednej z tych osób. Za chwilkę się dowiemy, kto to był, ale nie będziemy wiedzieć, kto jest drugą osobą. Możemy się tylko domyślać, ja o tym wiem, ale wam póki co nie mogę tego zdradzić, bo być może są to osoby, w które to nie grały. Jill. Barry, I heard someone talking. Oh, you heard. I think age is starting to take its toll. Talking to myself is becoming a bad habit. Talking to yourself? You all right? What's gotten into you? I'm getting you worried, aren't I? But don't, I'm all right. I guess this creepy mansion has gotten to my nerves. Anyway, I think I'll go outside, get some fresh air for a change. Don't worry. I'm just going to get some fresh air. If I'm lucky, I'll get to waste some monsters along the way. No i tak. Pierwsza sprawa, że był to Barry. Z kimś tutaj rozmawiał. Za drzwiami, jak staliśmy, to słyszeliśmy, że pytał kogoś, czy konieczne jest zniszczenie Stars. To jest pierwsza sprawa, że była jakaś wzmianka o jego rodzinie, być może jest szantażowany. Też sam bił się z myślami, że gdyby może rozegrał inaczej te karty, tymi kartami, tą całą grę. Natomiast tutaj Barry nas no jawnie okłamał, ponieważ stwierdził, że jest tak oszołomiony, przytłoczony tym, co się dzieje tutaj w ogóle i w rezydencji, i w ogóle dookoła, w tej całej posiadłości i w ogóle w tym miasteczku, że po prostu już odchodzi od zmysłów i po prostu mówi sam do siebie. Natomiast, no, jest to kłamstwo. Okej. Zanim obejrzę sobie ten pokój, to wiem, tutaj są drzwi bodajże do łazienki. I udamy się właśnie do tej łazienki. Słyszałam, że jakieś drzwi się zamknęły, otworzyły. Jezus Maria! Żeż ty! Przestraszyłam się, kurde felek. Roślina 42, raport. I teraz tutaj jest właśnie wzmianki o roślinie, bo pewnie też eksperymentowali na roślinach. Także możemy się też spodziewać kolejnych starć z nowymi monstrami.
Generalnie rzecz biorąc, bawienie się w Boga, czy też w kogoś, kto na siłę chce zmienić ludzkość, chce zmienić wszystko, co nas otacza, no nigdy nie może się zakończyć to dobrze. Tutaj widzę, że można to przesunąć, tylko... Aha, najpierw może tak to, w ten sposób, a to w ten sposób, tak? Tylko gdzie mnie to doprowadzi? Czy ja muszę tam schodzić na dół? O ludzie! Nie, na razie tu nie schodzimy. Słuchajcie, nie. Mamy klucz do pokoju numer 1. Bodajże to jest klucz do pokoju numer 1. Tą lokację sobie darujemy, bo tam będą rekiny. Nie. Źle. Ja bym chciała zobaczyć, czy to jest faktycznie do pokoju 1. Tak jest. Także idziemy szukać miejsca, gdzie mogłabym użyć tego klucza. Albo to będzie ten pierwszy tutaj pokój. Tak, bo to jest 002. Bo być może tu. Nie. To w takim razie tam wcześniej. Tam naprzeciwko Save Zone. Wracamy w ten sam sposób po tych skrzyniach. Sprawdźmy sobie, co tam może być. No okej. Użyjmy sobie w takim razie tutaj tego klucza. Okej. Standardowo wejdźmy najpierw do łazienki. Tam był wisielec, już to widziałam. Natomiast nie wiem... Jezus, jak się przestraszyłam. On musiał spaść. Jezu! Nie wiem, co się ze mną dzieje, ale coś dzisiaj za bardzo panikuję. Szybciutko go załatwiliśmy, ale wiecie, co mnie martwi? Martwi mnie to, że nie wzięłam sobie... Kurde, tyle ma magazynku. Do podpalenia tego fuela. O, mamy nową broń. Suicide note, czyli notatka napisana przez kogoś przed samobójstwem. Troszeczkę za późno na wyrzuty sumienia. Jest wiadomość jeszcze na tyłu kartki. Linda, proszę, przebacz mi. Tu coś powinno być znaczącego jeszcze oprócz tego. No nie wierzę, że tu
było tylko to, albo jeszcze coś w tej łazience, no bo to jest niemożliwe. Pełno książek, może coś z tymi książkami, no to jest niemożliwe. Tu coś trzeba było zrobić, na pewno. To po co tu przyszliśmy? Może faktycznie trzeba teraz zejść do tego, ale nie, bo ja nie mam żadnego klucza. Ja bym jeszcze raz weszła do tej łazienki. No właśnie. Control room key. I tego klucza właśnie... I tego właśnie klucza potrzebuję do tego pomieszczenia tam z tymi rekinami, tam gdzie schodziliśmy sobie po tej drabince w dół. I tam priorytetowo będziemy musieli się teraz wybrać. Natomiast ja proponuję iść zrobić save i zakończyć na dzisiaj ten odcinek, bo troszkę nam tam zejdzie. A już mamy niecałe 30 minut nagrania. Może troszeczkę krócej dzisiaj nam to pójdzie niż zwykle. Aczkolwiek tam jest sporo do zjedzenia. Self-defense gun bym sobie odłożyła. Ale znowu tutaj się robi taki burdel. A chciałam, żeby wszystko było w miarę ładnie poukładane. Czy ja potrzebuję teraz zapalniczkę? Nie wiem. Zostawiłabym ją na razie. Niech będzie tutaj. Teraz tak. Gdzie ja odłożyłam te naboje? Tutaj jest 30 naboi do shotguna. Dobra. Aha, i tutaj mamy jeszcze wyrzutnik granatów. Niech tak będzie. Nie tak. No i moi kochani, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, z mojej strony to by było tyle. Zapraszam Was do kolejnych odcinków. I do usłyszenia. Cześć!